czegoś bardzo mocno chcę, wtedy problemu nie ma. Znasz ten schemat, olej każdy dylemat. Jest zbędny, posiadasz cel, nie wiesz którędy iść. Ja ci powiem, tędy nie spadaj jak liść na ziemię. Pnij się do góry, spełnij swe marzenie. Tak już jest, jest pokolenia na pokolenie. Żeby mieć, trzeba mocno tego chcieć. To logiczne jak sieć, widzisz cel, wyciąg rękę i leć za nim. Samo gadanie na nic. Dla pewnego swego nie ma granic. Nie wystarczy momencik, czy odrobina dobrych chęci. Chcieć to móc, więc mogę, bo to mnie nęci. Miejcie w pamięci, wszyscy razem wzięci oponenci. Mogą dziś nosem kręcić i życie spędzić na niczym. Do każdego, kogo to dotyczy. Zrób następny ruch, zamiast wciąż się byczyć, to wyczyn. Na który chyba cię stać. Nie masz nic do stracenia, więc nie musisz się bać. Nic, tylko trwać i stawiać. Kolejne kroki, H i PHO, bezprawa niecierpiąca zwłoki. To łączy ludzi jak walkie-talkie, jak góry stoki, jak świat długi i szeroki jest. Kiedy chcę, potrafię się zmobilizować do działania. To kwestia obierania celów i ich osiągania. Starania nie wystarczą do wykonania zadania. Zawsze jest od zajebania, załatwiania i biegania. Jestem tu od nadawania sprawom toku, od wykonywania i wydawania na nie wyroku, odkładania ich ad acta. Będziesz w szoku, nie spodziewałeś się tego nawet po samochodzie roku. Człowieku, przecież wiesz, że jesteś w stanie załatwić wszystko tak jak załatwiasz bakanie. Podejmij wyzwanie i postaw na kombinowanie. Przestaw się na działanie, zostaw gadanie na ostatnim planie. Weź się za realizowanie swoich marzeń. Chcieć oznacza wpływać na przebieg wydarzeń. To takie naturalne, bać się mocnych wrażeń. Lecz wiadomo, nikt nie wyjdzie z tego gówna bez obrażeń. Jeśli mam na coś ochotę, resztę odkładam na potem. To staje się priorytetem, a milczenie, które złotem, przestaje być kłopotem, bowiem wiem, że galopem można znaleźć się między kowadłem a młotem. Bo każdy, nawet najmniejszy orzech do zgryzienia, aby okazał się pestką, jest kwestią do przemyślenia. A więc pomóż sobie, rusz głową, zamiast stawać na głowie, to recepta. Bądź czynny, aktywny jak wulkan Etna. Na życie mam metodę, co daje wolność i swobodę. Jeśli wiem, czego chcę, brnę nie idąc na ugodę.